Najważniejszym konkursem festiwalu był ONR, prezentujący niezależne produkcje z różnych krajów świata. Międzynarodowe jury za najlepszy uznało kameralny obraz tureckiej reżyserki Perin Esmer 10 do 11. Dlaczego wygrał ten film? No, wzruszenie braliśmy, jak zwykle, pod uwagę. Przede wszystkim bardzo prosty, niezwykle czysty, skromny i bliski memu sercu, czyli o starym człowieku. Natomiast konkurs filmów krótkometrażowych wygrała Katarzyna Klimkiewicz i jej film Hanoi, Warszawa. Hanoi, Warszawa uważamy za taką najdojrzalszą, najpełniejszą propozycję filmową, zarówno od strony tej formalnej, technicznej, jak i też ujęcia tematu, bo to jest film o uchodźcach nielegalnych z Wietnamu i o ich losie w Polsce. Konkurs filmów polskich wygrał film Wojciecha Smarzowskiego Dom zły. Naprawdę to, co spływa na ten nasz film, jest zaskakujące, że i frekwencja, i on nawet na siebie zarobił, i te nagrody publiczności, które są najważniejsze, która dzisiaj również, super. Jednak największe zainteresowanie na gali zamknięcia festiwalu wzbudziło wręczenie nagrody dla niepokornego twórcy Bogusławowi Lindzie. Ja wiem, że mam tutaj formę, ponieważ jestem z Torunia. Załatwiłem to przez te długie 8 lat, odkąd istnieje ten festiwal. Dużo mnie to kosztowało zdrowia, co widać moim głosem. Mam nadzieję, że dostanę nagrodę w przyszłym roku. Bogusław Linda to 5-krotny zdobywca nagrody aktorskiej na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni. Niekwestionowana i niezależna gwiazda polskiego kina. Chciałem robić coś po swojemu, mówiąc po prostu, dlatego że nie za bardzo godziłem się z filmem, jaki istniał, jaki istnieje, że chciałem zawsze być jakby bliżej świata, że chciałem opowiadać historie, które bardziej mnie interesowały niż te, które bardziej interesowały tłum robotników czy tłum intelektualistów. TOFIFEST przyznał także nagrody dla najciekawszych twórców związanych z regionem kujawsko-pomorskim. Statuetki Flisaka powędrowały do tornianki Olgi Bołądź, jurorki tegorocznego festiwalu, oraz Marcina Gładycha, twórcy filmów niezależnych.